Cześć, wejdźcie i rozgośćcie się. Dziś przygotowałam dla Was kolejny filmik. Tym razem będzie to filmik z serii Zaginieni. Dziś będę mówić o Camden Sylwia i Michaelu Sullivanie. Camden Sylwia, przy czym Sylwia to jej nazwisko, mimo że myślałam, że jest inaczej, na początku ciężko mi było połapać się w źródłach. Tak więc Camden Sylwia i Michael Sullivan to para zakochanych w sobie ludzi, którzy byli ze sobą 6 lat. Mimo znacznej różnicy wieku, bo aż 18 lat, dogadywali się świetnie. Camden była 36-letnią malarką, od 14 lat pracującą jako agentka nieruchomości na Manhattanie, a Michael był 54-letnim aktorem i choreografem, pracującym w galerii sztuki. Oboje byli takim klasycznym przykładem artystów, którzy zmagali się z trudami dnia codziennego. Mieszkali razem na poddaszu 5-piętrowego budynku z cegły w dzielnicy Wall Street w pobliżu dolnej części Manhattanu. Właścicielem budynku był Robert Rodriguez, urodzony na Kubie ślusarz, który przez prawie 30 lat pracował w wynajętych w okolicy kwaterach. Kiedy kupił budynek w 1993 roku, podzielił parter handlowy na dwie części. Jedną dla własnej firmy, a drugą dla zakładu fryzjerskiego. A trzy najwyższe piętra zajmowali długoletni mieszkańcy. Tak więc Camden i Michael płacili $300 miesięcznie za czynsz. Jednak nie była to taka sielanka, jak można było sobie to wyobrazić. Spierali się oni bowiem z właścicielem budynku o brak ciepła w ich mieszkaniu. Zresztą nie tylko oni. Na początku każdej zimy wszyscy najemcy narzekali, że Rodriguez zbyt późno włączał system grzewczy. Co więcej, próbował podwyższyć czynsz 10-krotnie, to jest do $3000 miesięcznie. Tłumaczył się tym, że ceny mieszkań w dzielnicy, która powoli stawała się kolejną modną dzielnicą miasta, gwałtownie wzrosły wraz z przekształcaniem okolicznych starych budynków biurowych w luksusowe apartamenty. Spór narastał i tak dnia 7 listopada 1997 roku Camden wręczyła Rodriguezowi petycję podpisaną przez wszystkich najemców budynku, mówiącą o tym, że przestaną płacić czynsz, jeśli nie włączą ogrzewania. Później tego samego wieczoru Camden i Michael poszli pobiegać i nie wrócili. Ostatni raz widziano ich w wypożyczalni filmów wideo znajdującej się przecznicy od ich mieszkania. Wypożyczyli film Addicted to Love, w Polsce film znany pod tytułem Miłość jak narkotyk. Przez kolejne dni sąsiedzi i przyjaciele coraz bardziej martwili się o Camden i Michaela. Nikt nie miał z nimi kontaktu. Wreszcie kolega z pracy kobiety zadzwonił do jej rodziny z informacją, że nie ma jej w mieszkaniu już od jakiegoś czasu. Matka Camden, Lori, postanowiła odwiedzić mieszkanie córki, do którego została wpuszczona przez jednego z sąsiadów. To, co zobaczyła w mieszkaniu, wprowadziło ją w konsternację. Nie było bowiem żadnych oznak włamania. Wszystko było na swoim miejscu i było oczywiste, że para nie planowała odejść na długo. Ich okulary, pieniądze, paszporty, portfele, czyli rzeczy, bez których normalnie nikt na dłużej nie wychodzi z domu, jak i wypożyczony film, znajdowały się w mieszkaniu. Brakowało butów do biegania, jednego zestawu kluczy, a także torby, którą Camden przynosiła z pracy do domu. Początkowo wydawało się, że para wzięła takie, wiecie, ad hoc wakacje, ale ich mieszkanie wyglądało tak, jakby zamierzali wrócić do domu w krótkim czasie. Kilka dni później mama Camden powiedziała, że córka jest przewidywalną i sumienną osobą, więc jest to do niej niepodobne, aby tak wyjść z domu i nic nikomu nie powiedzieć. Jest przekonana, że jeśli jej córka miałaby plany, aby wyjechać gdzieś dalej lub na dłużej, to z pewnością by ją powiadomiła. Tak więc pani Sylwia wezwała policję, która skontaktowała się z właścicielem budynku, panem Rodriguezem. W tym czasie był on w swoim domu w hrabstwie Orange w stanie Nowy Jork. Współpracował on z władzami przez telefon, zapewniając im dostęp do całego budynku. Kilka dni później, gdy władze dowiedziały się o sporze najemców z właścicielem, próbowali wezwać go na rozmowę. I co zaskakujące, jego rodzina powiedziała, że Rodriguez wyjechał 12 godzin wcześniej na Manhattan, aby spotkać się właśnie z władzami. Wtedy zdano sobie sprawę, że Rodriguez również zniknął. Jego rodzina odmówiła władzom przeszukania jego nieruchomości. A że nie było wystarczających dowodów, aby przedstawić im nakaz przeszukania,
Policja musiała radzić sobie w inny sposób. W rezultacie wykorzystała urządzenie na podczerwień z helikoptera w celu zidentyfikowania ciał na terenie posesji lub czegokolwiek podejrzanego, co pozwoliłoby im uzyskać ten nakaz przeszukania. Jednak nic nie znaleziono. 2 tygodnie później pojawił się Rodriguez. Zatrudnił prawnika i odmówił współpracy przy dochodzeniu. I tu właśnie wtedy pojawiła się teoria, że Rodriguez mógł zabić parę, a następnie wrzucić ich ciała do rzeki Hudson. Rzeka została przeszukana, ale nic nie znaleziono. W końcu policja również przeszukała mieszkanie, zrywając podłogę, po czym przyprowadzono psy tropiące, w nadziei, że może one coś wyczują. Wysiłek ten był niestety bezowocny. Tak więc mimo wszelkich podejrzeń, policja nie miała wystarczających dowodów, aby skazać Rodriguez'a. Wiele osób z jego otoczenia twierdziło, że jest on niewinny. Na przykład Donald Dalton, właściciel delikatesów, powiedział, że był on dobrym biznesmenem i porządnym sąsiadem, że był bardzo sumienny i obowiązkowy, w pracy zawsze punktualny, dbając o swoje zdrowie. No po prostu ideał. Jest nie do pomyślenia, że mógłby zrobić coś tak haniebnego. Tak więc Rodriguezowi nie postawiono żadnych zarzutów w związku ze zniknięciem Camden i Michaela. Jednak został on aresztowany za oszustwa związane z kartami kredytowymi, unikanie podatków, przyznał się też do kradzieży tożsamości menadżera mieszkania w Newburgh, który zmarł 3 lata wcześniej. Został skazany na 4 lata więzienia, jednak tuż przed datą zwolnienia w 2002 roku do jego wyroku dodano kolejne 2 lata. Rada do spraw zwolnień warunkowych w stanie Nowy Jork uznała, że dopuścił się celowego oszustwa w związku ze zniknięciem z jego nieruchomości skrzynki na broń. Więzienie opuścił w 2004 roku i przeniósł się do East Harlem. Jego małżeństwo nie przetrwało, żona rozwiodła się z nim, gdy poszedł do więzienia. Co ciekawe, Rodriguez jest powiązany z jeszcze jedną sprawą dotyczącą osób zaginionych. David King był ślusarzem pracującym w sklepie Rodriguez'a i w 1991 roku był współoskarżonym w pozwie cywilnym o ukrywanie dochodu o wartości ponad $1 000 000. Obaj mężczyźni zostali wtedy oskarżeni o spisek mający na celu kradzież oprogramowania komputerowego, dokumentacji biznesowej i klientów konkurencyjnej firmy zajmującej się instalacją alarmów przeciwpożarowych. Mniej więcej w tym samym czasie King i Rodriguez pokłócili się i King zniknął, zostawił żonę i 3 dzieci. Pod koniec lat 90. władze nakazały ekshumację ciała, które było uznane za ciało Kinga, ale w niewytłumaczalny sposób jego rodzina odmówiła dostarczenia próbki krwi do badań DNA, w wyniku czego nadal nie wiadomo, czy ciało należy do niego. W 2001 roku Lori otrzymała telefon z policji w Nowym Jorku z informacją, że gdy przeczesywali część rzeki Hudson, znaleźli nogę lub stopę z tenisówką, to w zależności od źródeł. Jednak matka Camden po rozmiarze stopy wiedziała, że nie należy ona do jej córki. Tak więc Camden i Michael nigdy nie zostali odnalezieni, ale przypuszcza się, że nie żyją. Matka Camden utrzymywała mieszkanie pary, płacąc za nie czynsz od momentu ich zaginięcia do roku 1998, kiedy to budynek został sprzedany innemu właścicielowi. Natychmiast podniósł on czynsz i tym samym zmusił panią Sylwia do rezygnacji z mieszkania. Ona dalej uważa, że Rodriguez ma coś wspólnego z zaginięciem pary. Ma cichą nadzieję, że może kiedyś powie prawdę. W jednym z wywiadów Lori powiedziała, że człowiek czasami zastanawia się, czy tak naprawdę chce wiedzieć, co się stało z jego najbliższymi. Czy te makabryczne szczegóły ich zaginięcia są tym, co chciałaby wiedzieć, co daje jej spokój i ukojenie. Lori wciąż trzyma rzeczy córki w szafie, niektóre szczelnie zamknięte w reklamówkach, które zatrzymują zapach. To jest niesamowite, że po tylu latach matka może poprzez zapach tak realistycznie przypomnieć sobie swoją córkę. Wiadomo, że nigdy jej nie zapomni, ale z czasem pamięć zawodzi, wspomnienia się zacierają, a zmysł węchu potrafi przypomnieć nam wiele chwil z naszego życia. Do dziś nie wiadomo, czy Rodriguez jest zamieszany w zaginięcie Sylwii, Sullivana lub Kinga. Sprawa dalej jest nierozwiązana.
Na dzień dzisiejszy, to jest lipiec 2020 roku, nie ma nowych dowodów czy poszlak w tej sprawie, mimo że od zniknięcia upłynęło 23 lata. To tyle. Mam nadzieję, że się dobrze Wam słuchało. Chętnie wysłucham Waszych plusów i minusów, wezmę je pod uwagę. Postaram się, aby filmy były nagrywane w środy i soboty. Mam nadzieję, że będę mieć na to czas. Dziękuję, że mnie odwiedziliście. Jeśli ten film wzbudził w Was jakiekolwiek emocje, podzielcie się nimi w komentarzach. Zachęcam do subskrypcji, lajkowania i pamiętajcie, niech dzwon będzie z Wami. Do usłyszenia. Cześć.